Witajcie ciekawcy. Lorraine Warren wraz z mężem Edem zdobyła sławę wypędzając demony, badając nawiedzone domy oraz inne niezliczone przypadki zjawisk paranormalnych. Była jasnowidzem i medium, a także inspiracją dla przebojowych horrorów serii Obecność. Mówiąc o Lorraine, zapewne pierwszym obrazem, jaki staje Wam przed oczami, jest aktorka Vera Farmiga, odtwórczyni głównej roli w filmach opartych na śledztwach demonologów. Ale co z kolei wiemy o prawdziwej pani Warren? Kiedy odkryła, że może zobaczyć przyszłość i kontaktować się z duchami? Kto postanowił sprawdzić jej niezwykłe umiejętności? W jakich okolicznościach poznała swojego męża i jak to się stało, że razem zaczęli rozwiązywać sprawy, których palce maczały siły ciemności? Które z ich paranormalnych śledztw było jej zdaniem najtrudniejsze? Chcecie poznać odpowiedzi na te pytania? To koniecznie zostańcie z nami do samego końca, ale też upewnijcie się, że kliknęliście suba i włączyliście dzwoneczek z powiadomieniami. Lorraine Warren przyszła na świat jako Lorraine Rita Moran 31 stycznia 1972 roku. Jej miastem rodzinnym było Connecticut, gdzie zaczęła też uczęszczać do szkoły prowadzonej przez zakonnicę. Dorastała jak każda inna dziewczyna, bawiąc się i spędzając czas z koleżankami, ale już w wieku 9 lat zauważyła dość nietypowe zjawiska wokół siebie, których za nic nie potrafiła wytłumaczyć. Były to aury otaczające głowy ludzi, jakich spotykała na swojej drodze. Lorraine początkowo była przekonana, że wszyscy je widzą, ale pewnego dnia w mało przyjemny sposób przekonała się, że jest wręcz przeciwnie. Stało się to dokładnie w szkole, gdy po zakończeniu lekcji powiedziała nauczycielce o swoich obserwacjach, a ta, uznając, że z dziewczynką coś jest nie tak, oznajmiła jej, że takie rzeczy po prostu nie istnieją. W tej kwestii Lorraine nie znalazła też oparcia we własnych rodzicach, dlatego przez kolejnych kilka lat już z nikim nie rozmawiała na temat niewyjaśnionych zjawisk, jakie dostrzega. Żyła w przekonaniu, że najwyraźniej musi ukrywać swoją niezwykłą zdolność przed światem, ale w miarę jak dorastała, jej moce wcale nie słabły, a nawet przybierały na sile. Jako dwunastolatka Lorraine odkryła bowiem, że potrafi też zobaczyć przyszłość. Jak to się stało? Otóż na boisku szkolnym zasadzono pewnego dnia małe drzewko i choć było ono niewiele większe od nastolatki, ona, gdy tylko spojrzała w jego kierunku, zobaczyła przed swoimi oczami w pełni wyrośnięte i ogromne drzewo z liśćmi poruszającymi się na wietrze. Kiedy przechodząca obok zakonnica zapytała ją, dlaczego wpatruje się w niebo, dziewczynka przyznała się do swojej wizji, mimo że pamiętała, jak inna nauczycielka nie dowierzała kiedyś w jej zdolności. Zaskoczona siostra zakonna przez chwilę nie wiedziała, co powiedzieć. W końcu zapytała jednak, czy Lorraine zatem widzi przyszłość, a gdy dostała odpowiedź potwierdzającą, odeszła nic nie mówiąc. Mając 16 lat, Lorraine w końcu spotkała osobę, z którą szczerze mogła porozmawiać o swoich nietypowych umiejętnościach. Był to jej rówieśnik Ed Warren, a do ich pierwszego spotkania doszło w 1944 roku. Chłopak pracował jako kasjer w kinie, a ponieważ Lorraine często przychodziła na seanse, pojawiło się mnóstwo okazji, aby ze sobą porozmawiać. Ich znajomość szybko przerodziła się w uczucie i zakochani już wtedy wiedzieli, że są dla siebie stworzeni. Nie mieli jednak okazji, by długo cieszyć się wspólnymi chwilami. Ed zaciągnął się bowiem do marynarki wojennej i przez wiele miesięcy nie wracał do domu, walcząc na froncie II wojny światowej. Choć ciężko w to uwierzyć, aby para mogła się znów zobaczyć, potrzebna była tragedia, a dokładnie zatonięcie statku, na którym pływał Ed. Do incydentu doszło na Atlantyku. Młodzieniec na szczęście wyszedł z tego cało, ale zanim opowiemy Wam, co się wydarzyło, gdy dostał przepustkę i pojechał, by zobaczyć swoją kochaną, polecimy Wam nasz odcinek o Violet Jessop, która przeżyła nie jedną, nie dwie, ale aż trzy katastrofy morskie. Stała się jedną z najsłynniejszych osób ocalałych z Titanica, a żeby poznać jej ciekawą historię, kliknijcie w link, jaki teraz macie na ekranie. Wróćmy jednak do sprawy Warrenów. Ed i Lorraine nie marnowali czasu podczas wspólnego spotkania, pobrali się i kilka miesięcy później przyszła na świat ich córka Judy. Choć niektórzy sądzą, że para, realizując się zawodowo, zaniedbywała wychowywanie swojego jedynego dziecka, prawda jest taka, że szczególnie Lorraine bardzo starała się zachować balans między pracą a domem. Jednak co ciekawe, Judy jako nastolatka bała się mieszkać w rodzinnym domu i mówić o swoich rodzicach, o czym dowiecie się dużo więcej w innym polecanym przez nas odcinku. A jak jej matka i ojciec rozpoczęli karierę demonologów? Otóż gdy wojna się zakończyła, Warrenowie podjęli decyzję, że będą zarabiać jako artyści, ponieważ oboje mieli zdolności plastyczne. Wcale jednak nie zdecydowali się na malowanie pejzaży, ale nawiedzonych domów, o których pisano w gazetach. Zatem jeździli po całym kraju, szkicowali owe budynki, a następnie pukali do drzwi, by sprzedawać swoje rysunki. Aby zarobić nieco więcej, proponowali też właścicielom zbadanie ich domu pod kątem zjawisk paranormalnych. Ed w dzieciństwie, jak sam twierdził, dorastał w nawiedzonym domu i widywał zjawę kobiety, która kiedyś tam pracowała. Miał także sny o zmarłych krewnych i otrzymywał od nich informacje o swojej przyszłości. Dzięki takim przeżyciom w późniejszych latach bardzo dobrze rozumiał, przez co przechodzi Lorraine, doświadczając niezwykłych wizji. Zresztą kobieta z czasem rozwinęła swoje zdolności. Stała się medium i wchodząc w trans mogła porozumiewać się z duchami oraz wyczuć obecność złej siły. Oprócz tego wyćwiczyła swoją zdolność jasnowidzenia i postrzegania rzeczy, których inni nie widzą.
Choć warto w tym momencie zaznaczyć, że początkowo była bardzo sceptycznie nastawiona do historii o nawiedzonych domach. Uważała, że ludzie wymyślają historie o duchach, aby zwrócić na siebie uwagę, ale podczas podróży z mężem zdała sobie sprawę, że ich doświadczenia nie są jedynie wytworem wyobraźni. Przez kilka lat Warrenowie wspólnie badali setki posiadłości. Podczas gdy Lorraine sprawdzała, czy duchy i demony faktycznie zawładnęły tymi miejscami, Ed badał wykryte zjawiska paranormalne i asystował w egzorcyzmach, mających na celu wypędzenie złych mocy. Wkrótce stali się popularni w całej Ameryce i klienci sami zgłaszali się do nich, prosząc o pomoc. Setki przypadków nawiedzeń i opętań skłoniły małżeństwo do założenia stowarzyszenia do spraw badań parapsychologicznych, a wkrótce potem przyszły ich najsłynniejsze śledztwa. Wielu biografów pary zaznacza, że w sprawach prowadzonych przez Warrenów to właśnie Lorraine grała pierwsze skrzypce i to głównie dzięki niej Ed stał się gwiazdą demonologii. Jako medium potrafiła bowiem zobaczyć i przetrwać najbardziej przerażające spotkania ze złymi mocami, by pomóc ludziom. Między innymi uwolniła rodzinę Perronów od atakującego ich demona imieniem Bathsheba. Następnie dzięki swojemu darowi znalazła kobietę, która rzuciła klątwę na Arnego Johnsona, przez co chłopak dopuścił się zbrodni pod wpływem opętania. Zdaniem pani Warren najcięższym przypadkiem było jednak nawiedzenie w Amityville, które wpłynęło na życie jej i Eda bardziej niż jakakolwiek inna sprawa. Posiadłość, w której doszło do okrutnej zbrodni, była zdaniem demonologów siedliskiem mrocznych sił. Jej zbadanie podniosło im rangę jako osób zajmujących się zjawiskami paranormalnymi, ale też przyczyniło się do pojawienia oskarżeń, że są oszustami. O tym jednak dużo więcej dowiecie się w naszym odcinku o śledztwach i kontrowersjach wokół Eda i Lorraine, a link do niego właśnie teraz macie na ekranie. Wobec rosnącego wokół pary sceptycyzmu i poddawaniu w wątpliwość zdolności Lorraine, ona sama zgodziła się poddać testom mającym na celu ich sprawdzenie. Zostały one przeprowadzone pod okiem dr Thelmy Moss, profesor psychologii kierującej laboratorium zajmującym się eksperymentami nad jasnowidzeniem i telepatią w Instytucie Neuropsychiatrii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Wyniki potwierdziły, że jasnowidzenie Lorraine Warren jest, cytujemy, znacznie powyżej średniej. Twierdzi się, że wystarczyłoby słynna badaczka kogoś dotknęła i już mogła wyczuć obecność demona. Jednocześnie w jednym z wywiadów zaznaczyła też, że wszystko co widziała podczas prowadzonych wraz z mężem śledztw pozostawało głęboko w jej pamięci i przerażało ją. Podkreślała, że zawsze gdy wracała do prowadzonych śledztw i musiała o nich opowiadać, źle się z tym czuła. A warto zaznaczyć, że często zdradzała szczegóły takich spraw, ponieważ wraz z mężem wygłaszała na ich temat wykłady na różnych uczelniach. W ten sposób para zarabiała na życie, ale z kolei nie pobierała pieniędzy od klientów, którzy zgłaszali się do nich z prośbą o pomoc w paranormalnych przypadkach. Małżeństwo udzieliło również licencji na prawa do swoich opowiadań publikowanych w książkach, a po śmierci Eda w 2006 roku Lorraine zarobiła miliony na filmach z serii Obecność, opartych na prawdziwych wydarzeniach życia Warrenów. Demonolożka była główną konsultantką podczas ich tworzenia, a gdy odeszła z tego świata w 2019 roku, pozostawiła ogromną spuściznę, tysiące akt dotyczących prowadzonych śledztw oraz słynne na cały świat Muzeum Okultyzmu, które obecnie znajduje się pod opieką jej córki. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie rekwizyty można w nim oglądać i czy lalka Annabelle faktycznie jest najbardziej przerażającym z nich, koniecznie zobaczcie nasz odcinek, do którego link teraz macie na ekranie. Ale zanim w niego klikniecie, nie zapomnijcie dać nam znać, czy uważacie Warrenów za najwybitniejszych łowców duchów? Czy wiedzieliście, że przede wszystkim dzięki zdolnościom Lorraine Warrenowie stali się gwiazdami parapsychologii? Wierzycie, że naprawdę kobieta miała moc? Czekamy na Wasze komentarze oraz suby i łapki w górę oraz zapraszamy na kolejny odcinek już jutro. Cześć!